Cześć! Witam Was na kanale Smart Test. W dzisiejszym odcinku kolejne bardzo ciekawe radio od marki Technisat. Tym razem jest to Classic 500iR. Radio wyposażone w tuner FM, tuner radia cyfrowego DAB+, jest też dostęp do radia internetowego, czyli tysięcy stacji z całego świata oraz mamy też łączność Bluetooth, dzięki której będziemy mogli przesyłać muzykę na to radio z naszych urządzeń mobilnych. I teraz jeżeli chodzi o takie najważniejsze parametry techniczne tego radia, to zobaczcie. Przede wszystkim głośniki 2x10W mocy muzycznej. Warto zwrócić uwagę też na bardzo rozbudowaną pamięć stacji radiowych, ponieważ mamy tutaj możliwość zapamiętania aż 99 stacji dla radia FM, 99 stacji dla radia DAB+, i aż 250 stacji dla radia internetowego. To bardzo rzadko się zdarza w przypadku tego typu urządzeń, więc tutaj na pewno zaliczam to po stronie plusów. Dodatkowo możemy też tworzyć sobie listy ulubionych podcastów, czego również w przypadku innych modeli odbiorników radiowych zazwyczaj nie ma. Radio oczywiście wyposażone w wyświetlacz LCD. Mamy tutaj też antenę teleskopową zintegrowaną z radiem. Mamy też Media Center, UPN Player, czyli możemy też otwarać muzykę po sieci. I teraz jeżeli chodzi o jeszcze wejścia, to zobaczcie, jest też wejście AUX, dzięki czemu możemy podłączyć urządzenia zewnętrzne również przewodowo, i wyjście słuchawkowe jack 3,5 mm. Zasilanie radia 12V 2,5A, no i wymiary radia 36x21,5x11,5 cm. Radio waży 2,8 kg, czyli tutaj jak widzicie już mamy od razu informację, że zostało ono bardzo dobrze wykonane, z dobrej jakości materiałów, nie jest to jakieś zwykłe, tanie tworzywo sztuczne. No i tak wygląda cały zestaw po wypakowaniu, czyli oprócz radia w zestawie mamy instrukcję obsługi, jest ona oczywiście w języku polskim, pilot zdalnego sterowania oraz zasilacz do tego radia. Jeżeli chodzi o pilota, bo może od niego zaczniemy. Konstrukcja dość tutaj mała, podstawowe funkcje. Przyciski tutaj jak słyszycie delikatnie klikające. Od góry tutaj zarządzanie equalizerem, tryby pracy, skanowanie, zarządzanie alarmami, budzikami. Oczywiście przyciski multimedialne do sterowania muzyką. Następnie główny joystick do zarządzania funkcjami radia. No i też mamy regulację dźwięku, przyciski numeryczne, no i tak naprawdę to jest tyle. Pilot jest zasilany z dwóch baterii typu 3xA, natomiast baterii nie ma w zestawie, więc tutaj musicie też o tym pamiętać. Jeżeli chodzi o zasilacz, to zakończony okrągłą wtyczką, dość długi przewód zasilający, no i parametry 12V 2,5A. Ok, to w takim razie teraz sobie przejdźmy już do samego radia, zobaczmy jego budowę i wykonanie. Pierwsze, na co warto zwrócić uwagę, to jakość wykonania. Nie jest to, tak jak wspominałem, jakieś tworzywo sztuczne, tylko jest to tutaj dość solidna jakaś sklejka, która zapewnia znacznie lepszą akustykę samego radia. Na froncie dwa głośniki 2x10W, jak Wam już wspominałem, schowane pod czarną maskownicą. Po środku duży kolorowy wyświetlacz o przekątnej 2,8 cala, logo marki Technisat. No i od góry tutaj jak widzicie mamy główny panel do sterowania tym radiem, czyli pokrętło do regulacji dźwięku. To pokrętło również tutaj służy do zarządzania funkcjami w radiu. Mamy też podstawowe przyciski do obsługi tego radia, czyli power, usypianie, equalizer, tryby, timery, tryby mode, menu, no i oczywiście zarządzanie alarmami i multimediami. Teraz jeżeli chodzi o boczne krawędzie, to tak naprawdę one są tutaj puste. Od spodu mamy tylko nóżki, z tego co widzicie. Nóżki nie są podgumowane, ale też nie jest to jakieś twarde, rysujące tworzywo. No i teraz tylny panel, czyli jak widzicie mamy tutaj antenę teleskopową, wyjście słuchawkowe, wejście AUX oraz wejście zasilania. Tak więc jak widzicie pod względem wejść nie ma tutaj zbyt dużo możliwości. Na pewno może nieco brakować wejścia USB,
czyli brak możliwości odtwarzania muzyki z dysków zewnętrznych. Teraz przejdźmy sobie może już do podłączenia tego radia i zapoznania się z jego funkcjami. No i teraz zobaczmy, mamy tutaj do wyboru oczywiście język polski, jeżeli chodzi o OSD, czyli zatwierdzamy przyciskając to pokrętło do regulacji dźwięku, które również jest przyciskiem OK. No i teraz możemy sobie włączyć opcję sprawdzić po włączeniu, czy chcemy to zrobić, może niech tak będzie. Następnie, czy chcemy skonfigurować sieć teraz, czy też później. Może zróbmy to od razu, pokażę Wam jak to wygląda. Mamy wyszukiwanie z sieci bezprzewodowych, ponieważ oczywiście mamy tutaj budowaną kartę Wi-Fi w tym radiu. I jak widzicie, sieci zostały wyszukane. Za pomocą potencjometru poruszam się tutaj po tym menu. I zobaczcie, widzę, że moja sieć została wyszukana, natomiast jest to sieć w paśmie 2,4 GHz. Tak więc od razu widzimy, że to radio posiada kartę Wi-Fi pracującą tylko w paśmie 2,4 GHz. Nie ma obsługi pasma 5 GHz. OK, zatwierdzamy. No i teraz musimy oczywiście wpisać hasło do naszej sieci, czyli za pomocą tego pokrętła musimy oczywiście wyszukać czy to cyfry, czy też litery i po kolei po prostu sobie to wszystko wpisać, zatwierdzić i zalogować się do naszej sieci Wi-Fi. Hasło możemy też wpisywać z pilota. Będzie to znacznie łatwiejsze, ponieważ zobaczcie, możemy tu oczywiście przechodzić pomiędzy pozycjami. I mamy też litery na poszczególnych tutaj przyciskach, dzięki czemu mamy znacznie mniej klikania i wyszukiwania poszczególnych liter czy też cyfr. Po wpisaniu hasła następuje łączenie siecią, no i jak widzicie już po chwili będziemy mieli dostęp do internetu w tym radiu. Radio już jest skonfigurowane, no i teraz może sobie szybko poprzeglądajmy jego funkcje. Ustawienia, zaraz Wam to dokładnie pokażę. Następnie mamy stacje lokalne, mamy radio internetowe, następnie podcasty, centrum medialne, radio FM, radio DAB+, łącze AUX oraz łączność Bluetooth. No i zacznijmy sobie teraz od ustawień, czyli zobaczcie, do wyboru tryb zegara, cyfrowy lub też analogowy. Następnie zarządzanie My Media. Mamy ustawienia odnośnie sieci, jeżeli byśmy tego nie ustawili na samym początku. Następnie zarządzanie datą i godziną. Dostęp do budzików. Możemy sobie ustawić dwa budziki, również ustawić sobie drzemkę i też ustawić sobie głośność tego budzika właśnie w tym miejscu. Następnie mamy minutnik, czyli takie klasyczne odliczanie. Zaplanowane odtwarzanie, czyli możemy sobie zaprogramować, żeby radio nam się włączyło o danej godzinie i również wyłączyło o określonym czasie. Zarządzanie językiem. Jasność ekranu. Sam ekran, tutaj mamy ustawienia, czy może być kolorowy lub też jednobarwny. Następnie mamy oszczędzanie energii, czyli możemy sobie ustawić, żeby radio przeszło w tryb oszczędzania energii po 5, 15 lub też 30 minutach. Jest też funkcja automatycznego wyłączenia radia i tutaj do wyboru z od 15 do aż zobaczcie 180 minut. To możemy sobie tutaj ustawić ręcznie. Pogoda, czyli możemy sobie sprawdzać pogodę dla danej lokalizacji. Ustawienia odnośnie radia DAB plus radia FM. Czułość dla FM, czułość dla DAB. Tutaj może być sygnał silny, domyślny lub też słaby. Następnie ustawienia radia lokalnego, czyli tutaj ustawienia lokalizacji, czyli wykrywanie kraju, konfiguracja ręczna, ustawienie ręczne, ale to możemy sobie zrobić też później, jak przejdziemy sobie do radia internetowego. Ustawienia odtwarzania, czyli powtarzanie wszystkich utworów, powtórz jedną piosenkę, powtarzanie losowe. Następnie menu. I tutaj mamy stacje lokalne, My Media, radio, czyli to, co ma się nam wyświetlać w głównym menu radia, to możemy sobie tutaj wszystko wybrać, tak żeby później ta obsługa była znacznie łatwiejsza. Jeżeli nie korzystacie z radia FM, możemy to wyłączyć, na przykład centrum medialne, odznaczyć czy też jakieś tutaj inne źródła sygnału i wówczas to menu będzie nieco mniej rozbudowane, będzie łatwiej nam zarządzać radio. Equalizer, w equalizerach oczywiście My Equalizer, wiadomości, pop, muzyka klasyczna, filmowa, rock, jazz, flat, no i tryb normalny. Następnie znów po włączeniu
Następnie informacje o urządzeniu, czyli na przykład informacje o systemie, gdzie możemy sprawdzić wersję oprogramowania naszego urządzenia. Jest też zmiana nazwy urządzenia, jaka ma się wyświetlać i możemy sobie też stąd pobrać kod QR do pobrania aplikacji mobilnej. Co dalej? Aktualizacja oprogramowania. Może ona być tutaj oczywiście tylko po sieci, jeżeli taka się pojawi. Przywracanie ustawień fabrycznych, no i jeżeli chodzi o to menu, to by było tak naprawdę tyle. Teraz przejdźmy sobie dalej i mamy tak, stacje lokalne. I teraz jeżeli tutaj sobie wejdziemy, to możemy sobie wybrać opcję wykryj automatycznie kraj, region, województwo lub możemy też to wszystko sobie ustawić ręcznie i po wybraniu oczywiście wszystkie stacje z naszego rejonu będą tutaj wyświetlane właśnie w tym miejscu. Następnie mamy aplikację My Media, radio internetowe i teraz zobaczmy działanie tego radia. Przede wszystkim co mamy do wyboru? Ulubione stacje radiowe, wszystkie stacje radiowe, radio do snu, ostatnio słuchane stacje oraz usługi. Zobaczmy może niech to będzie stacje radiowe i do wyboru globalne, top 20, gatunki, możemy wyszukiwać też po krajach, lokalizacji. Wybieramy sobie kontynent, następnie wybieramy sobie kraj, z jakiego chcemy słuchać stacji radiowych i po wybraniu kraju mamy też oczywiście wybór stacji takich jak najpopularniejsze stacje, wszystkie, top 10 i tak dalej. Po wybraniu oczywiście możemy sobie już słuchać takiej stacji na naszym radiu. Jak widzicie na wyświetlaczu mamy kolorową okładkę, logo stacji, którą aktualnie słuchamy. Możemy to logo nieco powiększyć, możemy też ustawić go na pełnym ekranie. I mamy też oczywiście informacje na temat nadawanych utworów z danej stacji radiowej. Poruszanie się po stacjach radiowych oczywiście albo za pomocą tego podkrętła lub też oczywiście możemy też poruszać się za pomocą tego pilota zdalnego sterowania. Jeżeli chodzi o polskie stacje, no to zobaczmy sobie na przykład top 10 i tutaj najpopularniejsze 10 stacji radiowych z Polski. Oczywiście możemy też sobie wybrać jak Polska wszystkie stacje i tutaj również możemy tą listę przeglądać. Zauważcie, że dla samej Polski mamy aż 664 stacje radiowe, czyli tak naprawdę tysiące stacji radiowych z całego świata możemy na tym radiu odbierać i słuchać sobie tutaj muzyki w najlepszej możliwej jakości. Oczywiście jak widzicie każdą stację możemy sobie dorzucić do listy stacji ulubionych. I jak pamiętacie, aż 250 stacji, jeżeli chodzi o radio internetowe, w takiej liście ulubionych jesteśmy w stanie pomieścić. Oprócz listy stacji ulubionych, możemy zawsze przejść do ostatnio słuchanej stacji. No i tutaj będziemy tą stację mieć na liście. Ta lista oczywiście będzie rozbudowywana i tych stacji będzie tutaj znacznie więcej. Dzięki czemu, jeżeli często korzystacie z tych samych stacji radiowych, to wówczas one tutaj będą bardzo łatwe do odszukania. Usługi i tutaj możecie sobie dodawać własne stacje radiowe, jeżeli jakiejś by Wam brakowało w tym radiu, to możecie sobie tutaj adres HTTP wpisać i taką stację dopisać do listy stacji radiowych, które są domyślnie tutaj wbudowane w to radio. Teraz przejdziemy do kolejnej zakładki, podcasty. Podcasty tutaj jest identycznie jak w przypadku stacji internetowych, również możemy je dodawać do listy kanałów ulubionych, możemy je wyszukiwać po krajach, po lokalizacji, po gatunkach, tak więc myślę, że tutaj nie ma sensu zbyt długo zajmować Wam czasu. Następnie centrum medialne i tutaj możemy właśnie korzystać z tego serwera UPnP do łączenia się z naszą siecią wewnętrzną, do słuchania muzyki po sieci. Radio FM, tutaj klasycznie jeżeli chodzi o radio, strojenie, czyli wyszukujemy sobie tutaj najbliższe stacje radiowe i możemy sobie oczywiście takich stacji słuchać. Możemy też dodawać takie stacje do listy stacji ulubionych. I teraz wchodząc sobie w preset, czyli naszą listę kanałów radiowych zapisanych jako ulubionych, mamy tutaj tą pozycję dodaną pod jedynką. Natomiast jak widzicie w przypadku stacji radiowych FM nie ma nas stacji, więc będziemy musieli pamiętać pod jakim numerem jaką stację sobie
zapisaliśmy. I teraz przechodzimy do radia DAB+. Zobaczcie, możemy sobie przejść do skanowania, do wyszukiwania wszystkich stacji radiowych nadających właśnie w ramach DAB+. Tutaj jak widzicie, u mnie wszystkie stacje bez problemu zostały wyszukane. No i teraz jeżeli chcemy sobie jakąś stację tutaj otworzyć, no to klikamy na wybraną stację i już możemy słuchać muzyki czy też audycji z danej stacji radiowej. Jeżeli chodzi o informacje na wyświetlaczu, to jak widzicie mamy tutaj szybkość transmisji, mamy informację, że jest to radio DAB+, jest też okładka utworu, jest też tytuł nadawanego utworu, więc dużo informacji. Oczywiście zamiast tych informacji możemy sobie wyświetlić większą okładkę, czy też okładkę na pełnym ekranie tego utworu, który jest teraz nadawany, więc również jest taka możliwość. Tak więc radio DAB+ działa bez problemów. Połączenie AUX, tutaj oczywiście nie będę Wam tego pokazywał, czyli podłączenie przewodowe urządzeń mobilnych. No i łączność Bluetooth, tutaj może sobie zobaczymy jak to wygląda. Uruchamiamy funkcję Bluetooth w naszym radioodbiorniku. Następnie bierzemy sobie telefon, czy też jakieś inne nasze urządzenie mobilne i w ustawieniach Bluetooth wyszukujemy sobie Classic 500IR, czyli nasze radio. Następuje parowanie, nie musimy tutaj dodawać kontaktów, łączymy się i w tym momencie oba urządzenia są już połączone. Teraz może sobie sprawdźmy, czy rzeczywiście to połączenie działa. Próbujmy sobie teraz coś otworzyć z naszej aplikacji. No i zobaczcie. Mam informację, że jest odtwarzana tutaj darmowa muzyka z aplikacji YouTube za pomocą urządzenia V20. No i zobaczcie, tak to radio gra. Jak widzicie, regulacja na radiu i na telefonie jest oddzielna, więc niestety musimy to robić osobno. Czyli zwiększamy tutaj siłę dźwięku na telefonie, a następnie już regulujemy sobie to na radioodbiorniku. Tak więc jak widzicie, przesyłanie muzyki z telefonu na radio nie stanowi żadnego problemu. Niestety radio nie posiada wsparcia dla Spotify Connect, więc tutaj nie możemy zarządzać Spotify z pozycji radia, więc to jest taki może mały minus. Natomiast jak widzicie, pozostałe funkcje działają bardzo dobrze. To może sobie jeszcze posłuchajmy, jak gra radio Classic 500IR. Jak słyszycie, świetna jakość dźwięku, bardzo dobra głośność maksymalna, bardzo głębokie, niskie, jak też wysokie tony. Pokazałem Wam też działanie tego radia w różnych trybach equalizera, tak więc mogliście posłuchać, jak to radio się spisuje. No jak dla mnie gra rewelacyjnie, więc jeżeli szukacie radia w przystępnej cenie, które będzie oferowało świetną jakość dźwięku, no to myślę, że tutaj rzeczywiście Classic 500IR może być bardzo ciekawą propozycją.
Oprócz świetnej jakości dźwięku, radio również wyróżnia się, jeżeli chodzi o funkcjonalność, ponieważ mamy możliwość słuchania stacji radiowych w paśmie FM. Mamy również możliwość słuchania stacji radiowych nadających w ramach radia cyfrowego DAB+. Jest też dostęp do tysięcy, setek tysięcy stacji radiowych z całego świata dzięki właśnie radiu internetowemu, w które ten odbiornik jest wyposażony. No i jest też łączność Bluetooth pozwalająca na odtwarzanie muzyki czy też jakichś materiałów dźwiękowych bezpośrednio z naszych urządzeń mobilnych. Jedyne, czego może brakować w przypadku tego radia, to wyjścia USB do podłączenia jakichś dysków zewnętrznych z naszą muzyką. No i niektórym osobom może brakować wsparcia dla Spotify Connect, którego to radio niestety nie posiada. Tak więc, no, poza tymi drobnymi minusami, wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo ciekawy odbiornik radiowy o dużych możliwościach i świetnej jakości dźwięku. Z mojej strony na dzisiaj to będzie tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to jak zwykle piszcie oczywiście w komentarzach. Dzielcie się też swoimi uwagami odnośnie tego urządzenia. Ja ze swojej strony jak zwykle proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału i do zobaczenia przy okazji kolejnych recenzji na kanale Smart Test. Cześć!